Dzień dobry. To nie będzie zwykła recenzja. Ale przyszedł nowy kumpel, a... Jakbym opowiedział wam perypetię tego filmu, to byście nie uwierzyli. Starczy powiedzieć, że zacząłem go nagrywać w piątek, a dzisiaj jest niedziela i nagrywam go codziennie. Więc to chyba będzie film, który chciał, nie chciał, do którego powstał scenariusz. Ale nie o tym. W ogóle stęskniłem się za kamerą. Kurczę, ostatnio sporo czasu poświęciłem fotografii. A bardzo mało kamerze i stęskniłem się za YouTube'em. Stęskniłem się za kręceniem filmów. Więc wracamy do YouTube'owania. Wracamy do kręcenia filmów, a ku temu jest okazja oczywiście, bo... O! Przyszedł kumpel. Kumpel się nazywa Frontier. Oczywiście Frontier jest od Marcina Bony, czyli... Bona Knives The Art of Harmony. I nie da się ukryć, że urzekł mnie na dzień dobry, dlatego że przyszedł do mnie, go odebrałem w środę. Nie mogłem sobie darować takich pierwszych wrażeń z tego noża, więc stąd ten filmik, który jak gdyby, no mówię, nie jest recenzją. Jest może wywodem chorego psychicznie człowieka, to tak pewnie bliżej temu. Pierwsze wrażenie, Frontier jest ciężki. Jest bardzo ciężki. To znaczy nóż z pochwą waży 355 gramów, co w porównaniu na przykład do tego noża, który również jest od Marcina. Ostrość proszę, o. To naprawdę jest bardzo duża różnica. Ten nóż od Marcina waży razem z pochwą 250 parę gramów. Ten z pochwą waży dokładnie 355 i sam nóż bez pochwy waży 225 gramów, czyli 130 gramów waży sama pochwa. To widać i to czuć. Zresztą, co wam będę opowiadał. A. Słuchajcie, pochwa wykonana jest wspaniale, jest wymuskana, jest po prostu wykonana w mojej opinii, kurczę, no idealnie. Przede wszystkim przenosi klimat, to jest coś niesamowitego. Poza tym widać w niej mnóstwo pracy, która została włożona w nóż, jak i w pochwę, tak? Bo to w całej robocie widać to mnóstwo pracy, natomiast jak gdyby zaczynam od pochwy, więc sobie nóż sobie na chwilę odłożymy. Zobaczcie. O, mamy ostrość. Troszeczkę światło złapiemy, tak żeby słoneczko sobie na to padało. Zobaczcie. Te nity są zrobione z gwoździ. Każdy nit jest jak gdyby klepany ręcznie,
Staram się, żeby kurczę tu jak najlepsze światło było. O, każdy nit jest klepany ręcznie. Pochwa jest zszywana, więc o, tu wam tak pokażę. Staram się, żeby ostrość, poczekajcie, trochę ją, trochę go podciągnę na ostrości. O, będzie lepiej. Zobaczcie, pochwa jest szyta rzemieniem. O, i to jest, słuchajcie, fantastyczne. Tu jest oczywiście, ponieważ tak, tu jest wywinięty kawałek skóry. Ten kawałek skóry, oczywiście, on idzie sobie. O, tak, 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 tak. I tu zachodzi za szlufkę. Jest wywinięty do środka. Zobaczcie z drugiej strony, ponieważ no, tu mamy, wiadomo, no tu mamy gwoździki, a zobaczcie z tej strony, jak są. Gdzie frędzelki wchodzicie mnie tu w kadr. Zobaczcie, jak są wycacane. O, nie wiem, czy będzie widać. Staram się, żeby było ostro. O, trochę światło złapie. Zobaczcie, każdy z tych gwoździków jest zaklepywany. Nie wiem, jak Marcin to robi. Kurde, wygląda fantastycznie. Po prostu fantastycznie. Marcin mi pisał, że to jest pierwsza pochwa, której pętelkę na pasek również zanitował na gwoździki. Więc zobaczcie, o, każdy z tych gwoździków jest wyklepany, wycacany, że koniec świata. Sorry, bo dzisiaj jest parada, więc latają mi nad głową prawdopodobnie samoloty z Dęblina do Warszawy. Jesteśmy w Józefowie, w jednym z moich ulubionych lasów. Jest tu po prostu fantastycznie, ale nie o tym, kiedyś wam pokażę. O, kurde, coś pięknego. Oczywiście te rzemyczki, które są bardzo charakterystyczne dla Frontiera. O, w ogóle zakochałem się, strasznie zakochałem się w tym nożu. Jeszcze go nie miałem, bo jak gdyby historia posiadania tego noża jest odrębna. Więc więc zasługuje jak gdyby na chwilkę komentarza, bo wiadomo, pierwszym takim nożem, który pojawił się na YouTubie w sposób szerszy, jest nóż, który Marek oczywiście również ma go od Marcina. I jak go wziąłem do ręki, to się po prostu zakochałem i no i zamówiłem po prostu od Marcina Frontiera, żeby mi zrobił. Zamówiłem go dość dawno temu, bo na taką robotę się czeka. Taka robota nie jest od ręki. No ale w końcu tydzień temu w piątek, nie, w czwartek Marcin do mnie napisał, że mówi, słuchaj, jest gotowy twój nóż. Wysłał mi zdjęcia, tak, oczywiście tam musiałem za niego zapłacić. No i wysłał mi go, on dojechał do mnie we wtorek, ale we wtorek mnie nie było, więc go odebrałem w środę. O, i zakochałem się, natomiast zakochałem się w wyglądzie tego noża i w sposobie jego wykonania, natomiast w momencie, kiedy dostałem swoją własną sztukę, urzekła mnie jeszcze jedna rzecz, ale o tym za moment. O, słuchajcie, tak wygląda sam nóż. Nóż ma 23 cm. Nóż ma 11 ostrego, 12 cm do rękojeści, a rękojeść jest zrobiona z poroża, blacha ta jest NC6, wykończenie tutaj skórą, muszę wam pokazać tu wykończenie skórą, no co wam będę opowiadał dużo. Kiedyś taka historia, anegdota, byliśmy na którymś z lotów. Pamiętam, chyba EDC i Bushcraft Polska. I tam oczywiście spotkałem Marcina w El Bonne. I żeśmy rozmawiali między innymi o noszach.
Zobaczcie, można porozmawiać o wielu rzeczach w ogóle z super gościem, natomiast no, my gadaliśmy o nożach, gadaliśmy o blachach i Marcin opowiadał taką anegdotę, że on zawsze jak dzwoni po płaskowniki na noże, to zawsze mówi, że wybierz mi te najbrzydsze. I coś w tym jest, dlatego że, zobaczcie, tu mamy, o, nagar, jeszcze na stali. Oczywiście to wykończenie, które tutaj Marcin robi, to jest prawdopodobnie chlorkiem żelaza robione, albo którymś chlorkiem. Patyczek do ucha i takie czepanie, żeby on się tak starzał potem tutaj fajnie, tak nierównomiernie. Super jest to wykonane i na pewno wymagało mnóstwo pracy. Tak, tutaj zostawiono taka surowa część płaskownika. Również wygląda to petarda. Krawędzie na górze, nie ma żadnego jimpingu, nie ma nic, jest ostra krawędź, która doskonale współpracuje z krzesiwem. A tutaj mamy, o, masz, jeszcze mi się jakiś krosowiec tutaj trafił, jak fajnie. Tutaj mamy skórkę. Ja na którymś forum, kurczę, znaczy forum, na którejś grupie na Facebooku czytałem, bo ktoś się pytał, jak Marcin tą skórę impregnuje i on tam napisał, że to jest robione cyano, pano, czymś tam, nie wiem, może znajdziecie. Rzeczywiście jest twarda jak kamień, jak głaz. No i oczywiście poroże. Poroże jest na dwa piny. W ogóle nóż jest fultangiem, czyli mamy jedną blachę, tak, to nie jest hidden, to nie jest schowana rękojeść, czyli okładziny mamy dwie. A oczywiście, ponieważ jest to poroże, więc bardzo ciężko jest o symetrię okładzin, natomiast jest prawie idealnie symetryczna. Są tutaj w tym miejscu drobne różnice pomiędzy dwoma okładzinami, ale to poroże tutaj tego się, no, żeby ta struktura została taka, jaka jest, no to tego się tego nie da zeszlifować tak, jak byśmy chcieli. Oczywiście zobaczcie, tu są jeszcze piny, które również są wyklepywane przez Marcina. Wiem, że kiedyś to robił jakimś starym gwintownikiem. Teraz nie wiem, nie pytałem go, szczerze mówiąc, ale zobaczcie, i to z obu stron. Wycacane po prostu na maksa. O. Zobaczcie. Coś niesamowitego w ogóle. No i skóra jest twarda jak głaz. Aha, nie powiedziałem wam, blacha NC6 i 4,5 mm. Tak pi raz oko, bo mierzyłem zwykłą miarką, nie mierzyłem suchmiarką, ale tak by wychodziło, że około 4,5 mm. Odczucie w ręku. W ogóle to jest chyba pierwszy nóż, który mam, który ma rękojeść z poroża. Także mogę sobie go tam poużywać na co dzień i rzeczywiście odczucie z rękojeści z poroża jest super. Jest ciepły materiał. Czuć tak jakby się trochę tak jak przy drewnie, tak, że to jest naturalny materiał, że to jest ciepły materiał, że to nie jest nic sztucznego, tak, i naprawdę super, kurczę, super się trzyma ten nóż. Ja mam małe dłonie, idealnie pasuje do mojej dłoni, ale myślę, że spokojnie, jakby ktoś miał ciutę większą grabę, też by sobie spokojnie dał radę. NC6 to taka wizytówka Marcina, bo wiem, że on bardzo dużo używa tej blachy. Dobra blacha, hartowanie, z tego co mam doświadczenie z innych noży Marcina, też jest super, więc nie wiem, jeszcze nie mogę się wypowiedzieć, bo jeszcze nie zdążyłem tego noża tak na dobre poużywać. To są moje takie pierwsze macanki, natomiast tutaj jest właśnie to, o czym mówiłem, o wywodzie szaleńca. Otóż sytuacja wygląda tak, że jeżeli miałeś już w ręku 1 500 000 noża i miałeś już w ręku robotę, która widać w niej kunszt, serce, duszę artysty, w której widać hajs. Miałeś robotę wycacaną, miałeś robotę spieprzoną na maksa, tak? Miałeś już milion różnych kształtów, noży, głowni, fultangi, hidden, no w zasadzie kiedy już zmacałeś bardzo dużo w swoim życiu, w pewnym momencie można zatracić pasję, tak? No bo wydaje się, że już nic nowego nie zobaczysz i nic nowego nie dotkniesz i nie zmacasz i w pewnym momencie to troszeczkę zaczyna tracić sens i to jest przykład na to, że to jest bardzo mylne wrażenie. Nie wiem jak wy macie, ja na przykład mam tak z zapachami,
że czasami poczuję jakiś zapach i ten zapach jak gdyby przyniesie mi tonę wspomnień jakichś tam z dzieciństwa, jakichś wspomnień, które są miłe, jakichś takich, nie wiem, na przykład wakacyjne wspomnienia z dzieciństwa, kiedy spędzałem je u babci na wsi, tak? Ten nóż robi dokładnie to samo. To znaczy, jak go biorę w rękę i zamknę oczy, to zaraz mi się. No, nawet taki wpis na Facebooku wczoraj popełniłem chyba. Zaraz, jak zamknę oczy, to mam taką tęsknotę, ale jednocześnie taką dziecięcą beztroskę, takiego gówniarza bawiącego się w Indian i kowbojów, jakieś bazy na drzewie, kurczę, łuk z patyka zrobiony, krzywe strzały, takie dziecięce zabawy, kurczę, kiedy ganiało się po jakichś drzewach, po jakichś laskach, po jakichś właśnie bazach zrobionych Bóg wie gdzie, taki. Wtedy to dziecięce marzenie o takim trochę, wtedy to nikt tego nie nazywał traperskim życiem, ale takim właśnie, kurczę, trochę kowbojskim, tak, życiem, takim, taką przygodą. To jest jak gdyby, tak, chyba to jest, kurczę, takie najcelniejsze, najcelniejsze określenie. Jak łapię ten nóż w rękę, to przed oczami staje mi moja beztroska dziecięca, moje beztroskie dziecięce pragnienie przygody, takiej przygody właśnie kowbojsko-indiańskiej. Kurczę, to chyba najcelniej by to było tak określić. I to wrażenie, to poczucie, bo to takie jest brzydkie określenie, na to się mówi feeling, tak, ale to poczucie, które w momencie, kiedy tym nożem się bawię, ten nóż używam, które się pojawia, ono w zasadzie jest bezcenne. I oczywiście ja znam bardzo wielu nożorobów polskich, których sobie bardzo cenię, którzy są artystami, którzy wiem, że wkładają kupę serca i kupę duszy w nóż. Natomiast to jest chyba jeden z takich noży, który wywołuje u mnie te takie dodatkowe emocje, których żaden inny nóż nie wywołuje. To jest, no, ciężko to, kurczę, określić jest słowami, więc nie wiem, czy mnie zrozumiecie, ale on daje mi takie dodatkowe uczucie, dodatkowe doznania i jak mówiłem, że jak gdyby, jeżeli wydaje ci się, że miałeś w ręku już wszystko i zaczynasz zatracać pasję, to tak wydaje ci się. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, właśnie brakuje ci takiego produktu. Brakuje ci tego typu noża, czy tego typu rzeczy kolekcjonerskie. Bo nie każdy kolekcjonuje noże, ale rzeczywiście są chyba rzeczy takie, które niosą ze sobą dużo więcej wartości takich emocjonalnych, no, wywołujących emocje. O, takie są moje pierwsze wrażenia. Z takich wrażeń, kurczę, niezapomnianych jeszcze, to chyba jest to, że ten nóż sprawia poczucie takiej super solidności, to znaczy ten ciężar jego, tak, czyli te 200, tam 20 parę gramów samego noża. Ta grubość, która moim zdaniem jest jedną z bardziej dobranych do takiego noża obozowo-leśno-codziennego, bo można by było nazwać to trochę takim codzienniakiem. Ta wielkość jest taka dość odpowiednia, chociaż ostatnio gustowałem w lekko mniejszym, jakiś pewnie ze 2 centymetry, może 1,5 centymetra mniejszym nożu. Też Wam pokażę, oczywiście to jest nóż to Tomka Plicha. Natomiast to ten nóż sprawia takie wrażenie, kurczę, naprawdę super, super solidności. To znaczy, jak go macie w ręku, to nie macie wrażenia, że on się na przykład złamie. Bo to jest moje negatywne odczucie na przykład do D2, tak? Jeżeli kupicie sobie nóż z D2, ja mam na przykład noże, bo dwa z D2 od Arka Siodły, czyli od Siadaki. Bardzo sobie go cenię jako artystę, bardzo sobie go cenię jako nożoroba i w ogóle uważam go za super gościa. Jest super skromny i naprawdę super, super facet. Natomiast jak weźmiecie nóż z D2 jeszcze z jakąś lekką drewnianą rękojeścią, to on sprawia takie wrażenie troszeczkę delikatnego, tak? On takie daje poczucie troszeczkę, że
boicie się nim pewne prace wykonać, bo boicie się, że no moglibyście go zniszczyć, tak? Natomiast ta NC6 plus to poroże na rękojeści, to daje takie poczucie, że nie ma szans, żebyście go zniszczyli. On będzie waszym, gdzie nie pójdziecie, on będzie waszym niezawodnym kumplem i rzeczywiście, gdyby zajmie teraz miejsce, ostatnie miesiące zajmował przy moim pasku nóż Tomka Plicha, ten teraz wejdzie, oczywiście jak przyjdzie nowa pochwa, bo tą pochwę, którą Marcin robi w komplecie do tego noża, to aż żal używać, bo to jest dzieło sztuki samo w sobie i na pewno nie będę jej używał jako pochwy codziennej. Oczywiście wiadomo, że gdzie zamówiłem pochwę, więc chłopaki z EDC Leather Workshop mi tą pochwę wykonają. Ma być wzorowana na tej pochwie, jeżeli chodzi o kolorystykę, natomiast taka bardziej do łochania, no i mam mieć dopinanego donglera, żebym ewentualnie, jak tam plecak zakłada mi pas biodrowy, to żebym mógł go sobie opuścić niżej, więc będzie miał nową pochwę i wtedy będzie moim codziennym nożem, zobaczymy jak się będzie sprawował, myślę, że go zobaczycie na wielu materiałach za tydzień, cały, w piątek rano. Wybieram się wizery, więc mam nadzieję, że nie będzie szczało tak jak ostatnio, chociaż patrzę na pogodę tak z lekkim powątpiewaniem, bo na razie jest, że piątek ma być ładny, ale sobota, niedziela, kurczę, kaszanka, ale myślę, że spróbujemy sobie nagrać jakiś tam materiał z wizer, który wam pokażemy. I na pewno ten nóż pojedzie ze mną w wizery i na pewno będzie tam moim takim pomocnikiem codziennym. Na pewno wizery go zabiorę i na pewno, jeżeli tylko pogoda pozwoli, nie będzie tak jak ostatnio, że aż strach było w ogóle wyciągnąć telefon, nawet już nie mowa o kamerze, żeby wyciągnąć do nagrywania, to na pewno będzie materiał. Będę się starał jeszcze przed wyjazdem wizery nagrać w końcu recenzję z Zipperfoxa, do której się szykuję już długo, długo, długo. Zipperfoxa też używałem długo, długo i mam bardzo, bardzo jasne, wyrobione zdanie na temat tego plecaka, więc mam nadzieję, że jeszcze mi się uda nakręcić go przed wyjazdem. Tak jak powiedziałem, troszeczkę się tęskniłem za YouTube'em, więc mam nadzieję, że zreorganizuję swój czas tak, żeby tych filmów było teraz więcej. Tyle. Marcina mogę na ślepo wam polecić, bo oczywiście to już jest mój trzeci nóż i jeden poszedł w rozdawnictwie dla patronów, znaczy dla patronów, na jakiś tam okrągły, chyba 4000 subskrypcji, więc ja Marcina polecę nawet w ciemno, a tu będziecie mieli feedback gdzieś tam w kolejnych filmach, więc zapraszam was serdecznie i do zobaczenia. Nagrywasz sobie, człowieku, film, a tu nagle taka petarda idzie. Tuff. Można się rozproszyć.